Hej Wam! Dzisiaj będzie bardzo lakierowo-paznokciowy film, ponieważ postanowiłam znaleźć sposób na efekt syrenki dzięki zwykłym lakierom, a nie tylko na hybrydach, których ja nie robię i nie lubię. Przygotowałam kilka lakierów, pierwszy z nich to typowy, zwykły, granatowy lakier i użyję go w połączeniu z tymi pyłkami, które dają efekt syrenki na hybrydach. Pozostałe lakiery są bardziej lub mniej brokatowe, ale wszystkie utrzymują się w kolorach niebieskim i zielonym, ponieważ te według mnie będą najlepsze jako syrenka. Największe nadzieje mam z tym środkowym lakierem, ale to jak się spisał, zobaczycie w dalszej części filmu. Zanim zacznę malować moje paznokcie, zawsze używam odżywki jako bazy pod dany lakier. Ja używam odżywki z Eveline, ta konkretna to chyba 9 w jednym, tak? I u mnie świetnie się sprawuje, nie tylko jako baza, mi naprawdę pomaga, a paznokcie wyglądają dużo, dużo lepiej. Kolejny plus, bardzo szybko schnie. Okej, więc na początek postanowiłam spróbować pomalować paznokcie zwykłym granatowym lakierem z Ingrid, który swoją drogą bardzo długo schnie i jest do średniej. Te pyłki powinno stosować się na jeszcze nie zaschniętym lakierze, a więc odczekałam chwilę i postanowiłam spróbować. Wybrałam najbardziej klasyczny, jeżeli mogę tak powiedzieć. Niestety kamera tego nie oddaje, ale widać w nim małe drobinki, które wpadają w żółte i różowe tony. Uwaga, łatwo zrobić bałagan, bo ten pyłek nagle okazuje się być wszędzie. To, czym go nałożycie, to już indywidualna sprawa. Wiele dziewczyn używa końcówek łóżeczek, ale najbliżej mnie był portfel z kartami i tak wiem, ta karta wygląda dość średnio z białym proszkiem, ale całkiem wygodnie się ten pyłek nałożyło. Nasypałam go trochę za dużo, a więc delikatnie postarałam się zrzucić nadmiar tego pyłku z paznokcia. Sorry za ten zegarek, mnie denerwował bardziej niż Was, naprawdę. Starałam się rozprowadzić pyłek po całej płytce paznokcia w miarę delikatnie, ale jak widać i tak udało mi się trochę lakieru zebrać i powstała niezbyt estetyczna dziura. Cały ten pyłek wydaje mi się, że średnio się w ogóle przykleił i jak widać, o ile kolory jeszcze ładnie się prezentują i naprawdę fajnie wyglądają, jeżeli się rusza tą płytką paznokcia i pod światło i tak dalej, to efekt jest dość brokatowy. Próbowałam wklepać ten pyłek w lakier, ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że wyszło jeszcze gorzej, bo powstały kolejne zadrapania i no nie za bardzo to wyszło. Ponieważ mogła być to wina tego konkretnego lakieru, którego przed chwilą używałam, spróbowałam teraz z innym, powiedzmy, bardziej już u mnie sprawdzonym i krok po kroku zrobiłam dokładnie to samo. No, może tym razem byłam właśnie bardziej dokładniejsza i delikatniejsza, ponieważ nie chciałam przekreślać tych pyłków, użyłam kolejnego, innego, tym razem ciemnego lakieru. Efekt tym razem wydawał mi się nieco lepszy od poprzedniego. Wydaje mi się, że ten pyłek troszeczkę lepiej po prostu wyglądał na tych paznokciach. Tym razem nadmiar tego pyłku postanowiłam zrzucić nie tylko palcami, ale i pędzelkiem, którego nie używam i tutaj pojawiło się pierwsze duże zaskoczenie i od razu zaznaczam, że naprawdę starałam się to zrobić jak najdelikatniej, ale tak, jak widać zdarłam lakier, a naprawdę lekko próbowałam zrzucić ten pyłek. Wydaje mi się, że on nie tylko, że daje efekt taki jaki daje, to po prostu kiepsko się przykleja do normalnego lakieru czy w ogóle płytki i jest zbyt brokatowo-piaskowy, powiedziałabym, a nie takiego efektu szukałam. W ten sposób dałam sobie spokój z pyłkiem i spróbowałam lakieru z Lovely, który jest dość brokatowy. Niestety od razu po nałożeniu zorientowałam się, że to typowo brokatowo-piaskowy lakier, jednakże daje świetny efekt i widziałam go w innych kolorach i chyba się skuszę na taki sam, tylko właśnie szaro-popielaty. On w ogóle szybko zastyka i jest później chropowaty w dotyku. To nie jest efekt, którego szukam, ale jako ciekawostka i nowe odkrycie bardzo fajnie. Okej, czas na lakier, z którym wiążę największe nadzieje, przez to, że tak właśnie ładnie według mnie mieni się w świetle. Lakier jest dość wodnisty, a więc pierwsza warstwa nie daje jakiegoś super efektu, ale mimo to ładnie mieni się na niebiesko-zielone kolory, a więc postanowiłam dać mu szansę i pomalowałam nim wszystkie pozostałe paznokcie. Ten lakier bardzo szybko schnie, jestem naprawdę mile zaskoczona i tak właśnie wyglądają paznokcie z jedną warstwą tego lakieru, ponieważ efekt, choć daleko mu do syrenki spodobał mi się, nałożyłam też drugą warstwę. Mi osobiście bardzo się podoba, ma zielono-niebieskie refleksy, ale z sztucznym, żółtym światłem wyglądają naprawdę świetnie.
Postanowiłam nałożyć na niego brokatowy lakier z Vibo, który w drogerii wydawał mi się robić poświatę iście syrenkową. I tak, jak widzicie, ten lakier daje dość specyficzny efekt. Tutaj paznokcie malowane są jedną warstwą i mi osobiście ten efekt się bardzo podoba. Świetnie wyglądają w pełnym świetle, kiedy właśnie te odcienie mienią się na różne kolory i naprawdę według mnie super to wygląda. Nałożyłam kolejną warstwę, która już daje bardzo rozświetlony efekt, a płytka paznokcia wydaje się już być prawie w całości pokryta brokatem. Tak, ten efekt mi się podoba i jest zupełnie czymś innym, co miałam dotychczas na paznokciach. Teraz Wam pokażę, jak paznokcie wyglądają w mniejszym, powiedzmy ciemniejszym świetle oraz przy sztucznym, ale żółtym. Według mnie naprawdę fajnie to widać i świetnie się mieni właśnie w takim żółtym świetle. Ma takie, no powiedziałabym, naprawdę syrenkowe odcienie. I tak, jeszcze raz, tutaj jest żółte światło i naturalne białe. A tutaj porównanie z lakierem bez użycia brokatu. Mam nadzieję, że efekt Wam się spodobał, ale to jeszcze nie wszystko. Do testu został mi jeszcze jeden lakier i ten wydaje się być bardziej zielony, ale po nałożeniu mogę śmiało stwierdzić, że jest on dużo ciemniejszy od pozostałych. Co ważne, ładnie się rozprowadził i również bardzo szybko wyschnął. I tutaj już od razu nakładam drugą warstwę i tak właśnie paznokcie wyglądają już po pomalowaniu. Wydaje mi się, że tworzą fajny efekt i bardzo mi się podobają. Od razu nałożę na nie ten sam brokatowy lakier z Vibo i efekt, jaki uzyskałam, bardzo, naprawdę bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że przez to, że ten lakier jest troszeczkę bardziej zielonkowaty, ten złoty ma taki bardziej wyrazisty kolor i strasznie mi się podoba. Tutaj troszeczkę jest prześwietlony, za co przepraszam, ale w następnych ujęciach zobaczycie, że naprawdę fajnie to wyglądało. Nałożyłam od razu drugą warstwę dla większego efektu i tutaj, szczerze mówiąc, nie wiem, czy dwie grube warstwy to trochę nie za dużo. Ten brokat naprawdę jest bardzo widoczny. Wydaje mi się, że efekt byłby mniej sztuczny, gdyby były dwie cienkie lub naprawdę jedna gruba warstwa. Nie wiem, czy jest to efekt syrenki, ale mi się bardzo podoba. Jako zamiennik dla zwykłych, normalnych lakierów myślę, że jest całkiem okej. I mi osobiście się podoba. Tutaj pokażę Wam, jak wygląda właśnie w żółtym świetle. Również podoba mi się bardzo ten efekt. Okej, to byłoby na tyle. Tak wygląda ten lakier bez brokatu, tak wygląda z jedną warstwą, a tutaj są dwie pełne warstwy brokatu. Sama nie wiem, czy jest to efekt syrenki, ale mi się bardzo podoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie, czy można ten efekt nazwać syrenką i czy Wam się podoba. Jeżeli sam filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, a jeśli zobaczę, że takie filmiki Wam się podobają, to mam już przygotowany pomysł na następny. Będzie efekt szkła, również na zwykłych lakierach, więc nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła nagrać taki filmik i Wam pokazać, jak takie coś uzyskać. I tak, pamiętajcie o łapka w górę i subskrybowaniu i to byłoby na tyle. Pa, pa!